Trzeci i ostatni dzień memoriału Wojtka Michniewicza. Łukasz Maleszewski, witam serdecznie z Areny Toruń. Przed nami derby Kujaw i Pomorza. Polski Cukier Toruń, czyli wicemistrz Polski kontra Anwil Włocławek. Naszym dzisiejszym ekspertem, podobnie jak w dniu wczorajszym, będzie były trener reprezentacji Bośni i Hercegowiny, były trener Wisły Kanpa Kraków, z którą zdobywał kilka złotych medali mistrzostw Polski, no i trener, który najwięcej medali, jeżeli chodzi o toruńskie katarzynki, zdobywał 3 brązowe medale, czyli Elmedi Nomanić. Witam serdecznie, trenerze. Witam bardzo. Panie trenerze, derby rządzą się swoimi prawami, tak to zwykle się mówi wśród kibiców, a jeżeli chodzi o podejście trenerów i zawodników, tutaj są jakieś dodatkowe emocje z tym związane, czy raczej wszyscy na spokojnie do tego podchodzą? A niektórzy trenerzy i niektórzy zawodnicy podchodzą specjalnie do takich meczów, ale myślę, że trzeba podejść zimnej głowy i zagrać to tak, żeby wygrać mecz. To jest trzeci dzień turnieju, 15. edycji turnieju Wojtka Michniewicza. Ostatni mecz kończący tą rywalizację. Oczywiście jest to turniej przygotowawczy, sparingowy. W większości przypadków trenerzy nie przykładają uwagi do tych wyników. Przed momentem na Państwa ekranach rodzice Wojtka Michniewicza, tragicznie zmarłego byłego koszykarza AZS-u UMK Toruń, który niestety przegrał swoją walkę z chorobą, ale dzięki m.in. Romanowi Kłosowskiemu, prezesowi MKS Zryw Toruń, tutaj cały czas wspominany jest w Toruniu i właśnie już od 15 lat rozgrywany jest jego memoriał. Wracając do mojej poprzedniej myśli, to jest mecz kończący ten memoriał. Pojedynek oczywiście na samym końcu najbardziej prestiżowy, derby Kujaw i Pomorza, czyli Anwil kontra Polski Cukier Toruń. W dniu wczorajszym m.in. Anwil Włocławek rozegrał kapitalne zawody, pokonał drużynę mistrza Czech Basketball Nymburk aż 121-85. O, panie trenerze, fenomenalna forma, jeżeli chodzi zwłaszcza o ofensywę zespołu Igora Milicicia. A tak, jak mówiłem w rozmowie z Igorem, powiedział, że nie jest zadowolony, że stracił 85 punktów, ale widać, że ofensywa była rewelacyjna. 121 punktów to jest naprawdę niesamowite. Także zobaczymy, dzisiaj na pewno będzie też dobry ofensywny basket. Atutem Anwilu Włocławek jest na pewno to, że grają już w pełnym składzie. Są wszyscy zawodnicy zagraniczni, wszyscy są zdrowi. Ma całą plejadę swoich zawodników do dyspozycji trener Igor Milicic. No niestety, jeżeli chodzi o drużynę Polskiego Cukru, trener Dejan Michew, który od tego sezonu prowadzi zespół Twardych Pierników, nie ma takiego komfortu. Nie ma podstawowej jedynki, podstawowego rozgrywającego. Nie ma też podstawowej piątki, czyli zawodnika grającego na środku pod koszem. Zawodnika, który nie tak dawno z reprezentacją Senegalu wywalczył brązowy medal Mistrzostw Afryki. No i to są spore osłabienia. Dodatkowo jeszcze nie ma dzisiaj Łukasza Wiśniewskiego, który niestety boryka się z chorobą. Ja teraz nie wiem dlaczego, ale zacząłem liczyć zawodników Anwila, bo mi się wydawało, że pełna hala jest, pełne boisko jest tych zawodników, 12 zawodników, naprawdę myślę, że cały zespół jest już gotowy. A z drugiej strony, jak mówiliśmy, że Polski Cukier gra tylko z 7 dzisiaj bez Wiśnie, to będzie dla nich bardzo ciężki mecz. To jest dodatkowo dla Twardych Pierników trzeci mecz pod rząd, czyli grali przedwczoraj, grali wczoraj. Spore obciążenie dla tak wąskiej kadry. No i pytanie, jak sobie poradzą kondycyjnie ci zawodnicy, bo naprawdę ta ławka jest bardzo, bardzo krótka. Ja myślę, zespół jest, jak słyszałem, że bardzo dobrze przygotowany, ale grać takie 3 mecze pod rząd to nie jest aż tak łatwe i myślę, że trzeba dzisiaj trener Dejan będzie też korzystał z młodych zawodników, żeby ci starsi nie złapali jaką kontuzję. Pierwsze piątki już na parkiecie, jeżeli chodzi o zespół gości Anwilu Włocławek. Mamy z numerem 5 Michała Nowakowskiego, mamy z numerem 9 kapitana zespołu Kamila Łączyńskiego. Jest również Josip Sobin, chorwacki środkowy z numerem 13 i z numerem 6 Iwan Almeida, a piątkę drużyny uzupełnia Jarosław Zyskowski z numerem 11. Piątka gospodarzy Tomasz Śnieg, Aaron Cel, Krzysztof Sulima, Bartosz Diduszko i Karol Gruszecki. Tak wygląda wyjściowy skład koszykarzy Dejana Michewca. Jeszcze dla formalności dodajemy, kto sędziuje. Piotr Pastusiak, Jakub Pietrzak i Marcin Wasilewski. Tak wygląda obsada sędziów, jeżeli chodzi o ten ostatni pojedynek 15. edycji memoriału imienia Wojtka Michniewicza. Pierwsza piłka dla gospodarzy grających dzisiaj w ciemnych strojach dla zespołu Polskiego Cukru Toruń.
Pierwsza nieudana akcja Tomasza Śniega i to też tutaj od razu możemy skupić się na rozgrywającym. Jedyny nominalny w zasadzie rozgrywający, na jego barkach też spora odpowiedzialność. Dopóki nie przyjedzie ta pierwsza jedynka, prawdopodobnie zawodnik amerykański, zagraniczny, no to Tomasz Śnieg będzie musiał sporo minut spędzać na parkiecie. No ja myślę, że Śnieg naprawdę w tamtym sezonie pokazał, że potrafi grać w koszykówkę i nawet ten element, te rzucanie trójek też się zdarzało. Nie zdarzało, ale myślę, że może bez żadnego problemu trafiać i za trzy punkty. Bardzo dobry w obronie i myślę, że spełnia, bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Szansa była na łatwe punkty, ale nie wykorzystał tej okazji Karol Gruszecki. W odpowiedzi pełniący dziś funkcję kapitana pod nieobecność Łukasza Wiśniewskiego trafia do kosza Bartosz Liduszko. Zresztą były zawodnik Anwil Owocławek, bo właśnie z Włocławka przywędrował do Torunia przed ubiegłym sezonem ten wychowanek drużyny z Bytomia. 2-0 więc na tablicy wyników prowadzą gospodarze Twarde Pierniki. Josip Sobin, tego gracza też bardzo dobrze znamy, występu w ubiegłym sezonie w Anwilu Włocławek. Nieskuteczny rzut Michała Nowakowskiego i grają gospodarze. Gruszecki. Sporą aktywność przejawia w ofensywie Karol Gruszecki od początku tego spotkania. Drugie jego udane wejście pod koszt. Tym razem był nieprzepisowo zatrzymywany przez rywali. Po raz pierwszy w tym meczu faulował z numerem 11 Jarosław Zyskowski. Mówiliśmy o tym jednym rozegranym już meczu Anwilu Włocławek. Powiedzmy też o Torunianach. Torunianie w piątek w pierwszym meczu turnieju Wojtka Michniewicza wygrali z Basketball Nymburk z drużyną Mistrza Czech 81-77, a wczoraj przegrali ze Stiełą Bukareszt 67-78. Tak więc jedna porażka i jedno zwycięstwo jak na razie na koncie Twardych Pierników. Ale trener Dejan Michewc, to podkreślamy za każdym razem przy okazji turniejów towarzyskich, nie zwraca wielkiej uwagi na wynik zespołu. Przede wszystkim tutaj przykłada się głównie uwagę do rodzaju ustawień, do zagrywek, do egzekucji, a nie wynik. Wynik jest na drugim planie. No widać nawet przy tym składzie od 6 zawodników, że dalej jest ta sama taktyka. Naciskają już na całym boisku i chyba to będzie przez cały sezon będą oglądać bardzo, bardzo agresywną obronę. Faulowany przed momentem był Iwan Almeida. Bardzo ciekawy nabytek. Naprawdę kapitalnie zaprezentował się ten zawodnik pochodzący z Republiki Zielonego Przylądka. Takie małe wyspiarskie państwo leżące na kilku wyspach przy zachodnim brzegu Afryki. No i wczoraj naprawdę pokazał się z kapitalnej strony. Niezwykle efektownie grający zawodnik. Długie ramiona, świetna tutaj fizjonomia tego gracza. Świetnie też panuje nad piłką, a to jest przecież zawodnik, który nominalnie gra na pozycjach obwodowych. No i właśnie jego w tej chwili przechwyt i szansa na kontratak. I proszę zobaczyć, jak wysoko poleciał nam Iwan Almeida. No widać znowu, że Igor, widać to było rok temu, że bardzo, bardzo lubi to samo jak Dejan ustawiać zona press, nacisk robić na całym boisku. 2-2-1 w pierwszym próba się udala, w drugiej już bardzo lekkie punkty zawodników z Torunia. No na razie obrona jest problemem jednej i drugiej drużyny. Łatwe punkty przed momentem spod kosza i 6-6 na tablicy wyników. Sulima. Ciężkie będzie miał zadanie Krzysztof Sulima, walcząc pod koszem z Chorwatem Josipem Sobinem. Josip Sobin 2 metry i 6 cm. Krzysztof Sulima 2 metry i 2 cm. Podają oficjalne statystyki, tak więc nieznaczna przewaga po stronie koszykarza Anwilu Włocławek. Łączyński ostro atakowany przez Śniega, teraz przy nim Sulima. Wycofanie na obwód, Nowakowski ponownie z dystansu. Drugi nieskuteczny rzut Michała Nowakowskiego, walczy jednak o zbiórkę ofensywną Josip Sobin. Nie jest może to gracz bardzo efektowny, ale na pewno jest efektywny, bardzo skuteczny pod koszem jest chorwacki środkowy. Bardzo skuteczny jest, to jest zawodnik, który bardzo mocno trenuje i zawodnik, który rok temu pokazał, że naprawdę potrafi grać i w ataku i obronie. Josip Sobin, 28 lat, jak już mówiłem, 2 metry i 6 cm wzrostu. To jest dla tego gracza drugi sezon w barwach Anwilu Włocławek. W
ubiegłym sezonie średnio zdobywał 11 punktów i notował 6 zbiórek. Jeden rzut wolny wykorzystany i włocławianie na nieznacznym prowadzeniu 7-6. Diduszko. Aaron Cel. Tracą piłkę Torunianie. Przewinienie ofensywne Tomasza Śniega. Gdy Iwan Almeida będzie krył Tomasza Śniega, będzie miał Śnieg sporo problemów. Wyższy zawodnik, silniejszy też od niego. Więc tutaj Śnieg będzie musiał naprawdę wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Myślę, że reszta zespołu też musi pomagać specjalnie, dlatego że Śnieg będzie musiał grać cały mecz na tej pozycji. Trójkowa akcja wykończona przez Kamila Łączyńskiego, ale świetnie też zachował się pod koszem Josip Sobin. Przytomne podanie do rozgrywającego. Gruszecki. Ponownie tracą piłkę Torunianie. Zyskowski w kontrataku. No i odpuścił już ewidentnie Tomasz Śnieg. Nie chciał faulować rozpędzonego rywala biegnącego sam na sam z koszem. No i po tych kilku solidnych akcjach w defensywie Anwilu Włocławek i łatwych przechwytach i kontratakach Anwil na prowadzeniu 11-6 musiał poprosić o przerwę Dejan Michew. No i posłuchajmy, co powie Słoweniec swoim zawodnikom podczas tej przerwy. Okay, here is pick and roll inside. And we play it blue, like this. And they can attack middle and they can score with an easy basket. This is what something that we don't do. We do red or we do side, but here we do side. Force inside. And we keep them on this side. Then here, don't fight with the screens. We were talking about that. Just come go. Automatically go up. Keys open. Pass, pass. Keep to choose. For this pass and this pass. Will be easy finish. We are fighting too much with them there. Hey, on that, no, quicker passes, it is there. So you get the pass, he is going here, try to pass him the ball here, and then we have Aaron, we have Suridao. Okay, and then you are sprinting here, like the first time or the second time when we did it. Play chest, don't go for those, when there are those two screens, just go on top, and you don't fight here with screens. Pięciopunktowa przewaga drużyny z Włocławka. Trenerze, jakie uwagi, no jakie wnioski, jak spostrzeżenia? Jak teraz będą rozwiązywać to, czy właśnie ten zona presji i tam grę tu teraz na tego pick and rolla. I myślę, że Anwil pokazał naprawdę, że bardzo, bardzo potrafi grać różne obronę i nawet u dwie akcje grają inną obronę pick and rolla. Znaczy raz było contain i teraz ostatnia akcja była hard show, gdzie Sobin zabrał piłkę od Gruszewskiego. Nie trafia Michał Nowakowski, nie idzie temu zawodnikowi, próbował już dwa razy z dystansu, teraz również spudował spod kosza. Sulima. Przy nim teraz był Nowakowski, udało się przepchnąć rywala, ale już gorzej z wykończeniem tego rzutu spod kosza. Łączyński z daleka zdecydował się na rzut rozgrywający i kapitan Anwilu Włocławek. Jeszcze niebezpiecznie poślizgnął się Kamil Łączyński, ale chyba wszystko w porządku. Jakaś mokra plama na parkiecie. Rośnie przewaga drużyny gości. Wzmacnia strefę podkoszową trener Igor Milicic w miejsce Michała Nowakowskiego na parkiecie. Paweł Leończyk, kolejny z solidnych polskich zawodników w rotacji trenera Anwilu Włocławek. Gruszecki. Nie pograł sobie Karol Gruszecki w reprezentacji Polski. Był ostatnim w rotacji trenera Mike'a Taylora, ale mówił, że mocno trenował z Dominikiem Narojczykiem, trenerem przygotowania fizycznego podczas zgrupowań kadry narodowej. Almeida. Sobin pod kosz do Almeidy. Radzi sobie ten nominalny niski skrzydłowy, ale rzeczywiście potrafi naprawdę fantastycznie też odnaleźć się pod koszem. Bardzo proste akcje, bardzo lekkie punkty. Nieprzepisowo zatrzymywany Bartosz Diduszko przez Josipa Sobina. Pierwsze przewinienie Chorwata.
potrójna zmiana w drużynie Anvilu. Na parkiecie z numerem 0 pojawia się Jaylin Arrington. Jest również Szymon Szewczyk, który przed tym sezonem dołączył do zespołu Anvilu Włocławek. I kolejny z Chorwatów w kadrze Igora Milicicia, czyli Ante Delas. 29-letni, też obwodowy. Myślę, że Dejan, że polski cukier musi być bardziej grać, a na pewno będą grali ten middle pick and roll, gdzie widać teraz było na przykład to, co chciałem powiedzieć, że ani Szewczyk, ani Sulima, Szewczyk ani Sobim nie mogą bronić te szybkie penetracje, gdzie można robić tę przewagę potem. Nadal nie trafiają z dystansu włocławianie. Pojawił się w drużynie toruńskiej na parkiecie z numerem 3 Paweł Kreft. W ubiegłym sezonie na parkietach zaplecza Ekstraklasy w pierwszej lidze w drużynie Astorii Bydgoszcz. Gruszecki przeciwko niemu. Szymon Szewczyk. Ostatnie sekundy na rozegranie akcji. Gruszecki z dystansu ponad Szymonem Szewczykiem. Nieskuteczny rzut popularnego Gruchy. Znaczy najłatwiej oddać to, wczoraj mówiliśmy, rzut przez wysokiego zawodnika zamiast penetrować, spróbować coś, albo skorzystać ten mismatch i podać piłkę pod kosz na wysokiego. Udało się trafić z pół dystansu Jaylinowi Arringtonowi, 24-letni rzucający. Śnieg. W rogu parkietu Paweł Kreft. Dobra była pozycja do rzutu, był nieco spóźniony Ante Delas, ale nieskutecznie były zawodnik, m.in. Trefla Sopot. Myli się Ante Delas. Kreft. Wysoko na obwodzie Sulima i Aaron Cel. Zbiega już pod kosz Cel. No szkoda, że nie dostrzegł go Tomek Śnieg, ale też inne rozwiązanie. Z drugiej strony obręczy był niepilnowany Karol Gruszecki. 8 punktów straty mają Torunianie. Leończyk. Szewczyk. Też potrafi rzucać z dystansu, musi na niego uważać Aaron Cel. Zyskowski. Faulował przy próbie zbiórki Jarosław Zyskowski junior. Też były zawodnik polskiego cukru Toruń. Taki nietypowy rzut. Wiadomo jak to Zyskowski rzuca, ale jak zrobi dobrą serię, to już trzeba naprawdę uważać. Wraca Iwan Almeida w miejsce Jarosława Zyskowskiego. Jest również Aleksander Perka po raz pierwszy na parkiecie w drużynie toruńskiej w miejsce Krzysztofa Sulimy. No nie wiem, czy to był potrzebny faul w tej chwili Jaylina Arringtona. Nie było jakiegoś wielkiego zagrożenia. Faul przy linii środkowej. Czwarty faul w tej kwarcie koszykarza Anvilu Włocławek. Skupiony przed momentem na Państwa ekranach Dejan Michewc. Gruszecki. Wysoko do niego wyszedł Szewczyk. Gruszecki, jest pozycja do rzutu z dystansu. No i trzeba było chyba próbować rzucać, a nie pchać się pod kosz. Powalił Karol Gruszecki Jaylina Arringtona, przewinienie ofensywne. Bardzo dobrze się prezentuje Anvil specjalnie w obronie i naprawdę każdy zawodnik tam pomaże. Bardzo dobra rotacja zawodników, zmiany, dobra komunikacja i myślę, że na tą chwilę dobrze wyglądają. Kolejny z wysokich obwodowych przed momentem przy piłce Ante Delas. Almeida. No bardzo wysoki obwód ma w tym sezonie trener Igor Milicic. Szewczyk, przeciwko niemu Perka. Szewczyk lepiej nieco zbudowany, na pewno też bardziej doświadczony. No i poradził sobie, rzucając puchakiem, były koszykarz m.in. Stali Ostrów. Dwie minuty do końca pierwszej kwarty tego pojedynku. 10 punktów już przewagi Anvilu Włocławek. Cały czas nacisk, cały czas check ball. Także, że zawodnicy z Torunia naprawdę mają spory problem w ogóle prowadzić piłkę. No z przejściem połowy czasami tak, też mają tak, nawet tak. Problem, więc tutaj jest rzeczywiście agresywny nacisk na piłkę koszykarzy Igora Milicicia. Aaron Cel w dłuższej linii końcowej, zatrzymany przez Leończyka.
Delas. Ante Delas, doświadczony koszykarz, 29-letni. Harrington nieskutecznie. No i przydaje się pod koszem Iwan Almeida. Ja pamiętam, jak prowadziłem zespół Energię, że nie graliśmy aż dużo tych meczów przygotowawczych i bardzo często to było komentowane. Jeżeli w takiej sytuacji, jaką ma trener Dejan, to na pewno by nie zagrał tyle meczów, bo może być większa szkoda niż korzyść z tego. 22-13 prowadzą włocławianie. Almeida walczy o pozycję. Leończyk z celem. Almeida. Proszę zobaczyć, jak świetnie panuje nad piłką ten zawodnik. Delas z dystansu. Kończy się czas na rozegranie akcji. Osamotniony Bartosz Liduszko musi poczekać na kolegów z drużyny. Wrócili szybko do obrony włocławianie. Cel. Wychodzi po piłkę Paweł Kreft. Coraz mniej czasu na oddanie rzutu. Kreft. No i ponownie przerywają akcję Torunian włocławianie. Iwan Almeida. Niesamowity zasięg ramion tego koszykarza. Bardzo sprawny dobrze też jest. Wygląda. A muszę powiedzieć, że prawie każdy ofens zespołu z Torunia tracą jakieś 11-12 sekund i więcej nawet. Także to jest ciężko potem grać set ofens i myślę, żeby musieli troszeczkę znowu bardziej pobiegać. Wraca Kamil Łączyński w miejsce Ringtona. Liduszko. Za dwa punkty nie przestraszył się Pawła Leończyka. Almeida. Doświadczenie z Ligi Francuskiej. Na jego koncie. Ostatnie sekundy pierwszej kwarty tego pojedynku. Almeida indywidualnie, ale zablokowany przez Pawła Krefta i Bartosza Liduszkę. Trzy sekundy i 0,3 do końca pierwszej kwarty. O przerwę poprosił szkoleniowiec Anwilu Włocławek, Chorwat Igor Milicic. A my podsłuchamy ponownie Dejana Michewca, co powie swoim zawodnikom szkoleniowiec Twardych Pierników. We will go like this. You go in. No, Tomek, you go in. Okay. So we switch. Okay, we switch everything. That one is that is down there. You are taking the inbound. Okay. Whoever is inbounding, you are taking. You are turning there. Okay, this side. Then in the last second, you're turning and you're they want to pass here or out. Where? Here on the back screen. Back screen clear. Okay. When you return, okay, you go like with this angle. So that there is no pass. They can pass, not pass because it's a board here, but no straight passing. You must put a lot of pressure on that. You four, you're switching everything. Okay, no foul, but switch everything. Talk now between each other. Let's go, 3 seconds, do rebound. Stop. Hey. No myślę, że tak trener Dejan teraz chce, żeby wszystko switchować, znaczy wszystko zmieniać w obronę, żeby tam nacisnąć na to pierwsze podanie bardzo agresywne i żeby ewentualnie otwierać short corner przy tym pierwszym podaniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Agresja, nie, short, teraz do short corner Śnieg tam pcha tą piłkę i otwarty rzut. Była dobra pozycja do rzutu, musiał też rzucać, bo kończył się czas Ante Delas, więc rozegrali prawidłowo chyba swoją akcję włocławiania. O to chodziło Igorowi Milicicowi. Udało się wyprowadzić zawodnika na czystą pozycję. Tak. Otwarta pozycja była, co znaczy, że nie była aż do końca dobrze zagrana obrona. 22-15 po pierwszych 10 minutach i ponownie jesteśmy przy ławce rezerwowych drużyny Twardych Pierników. Coming or this side or even try to change the angle.
Okay, so then we are attacking here and we have Alex here. Wide open, he's getting the ball, then see how they're rotating. Okay, when we are rolling, then we can have extra pass. Good roll. Okay, good roll, you don't fight in the screen. Just go, spread, pass, and we'll finish. Okay, then right now, we don't press, okay, but go back and there to good defense. Okay, and take that transition away. Na razie spokojnie reaguje na wydarzenia na parkiecie trener Dejan Michew, 39-letni szkoleniowiec. No myślę, że spokojnie reaguje. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie, jeżeli dobrze zrozumiałem, że tam Diduszko będzie tam stawiać ten ofens i potem muszą zagrać troszeczkę szerzej, żeby zrobić kilka ekstra podań. Tam Perka będzie szeroko, jak mówi o trener, wide open, może być jak otwarty rzut dla Perki. Zobaczymy, jeżeli nie pick and roll, może rzut z ekstra podaniem. Tak. A bo o obronie chyba już nie będzie aż taki nacisk na całym boisku. Paweł Kreft, Bartosz Diduszko, Krzysztof Sulim, Aleksander Perka i Karol Gruszecki. Tak wygląda piątka gospodarzy. Iwan Almeida, Kamil Łączyński, Josip Sobin, Paweł Leończyk i Ante Delas. Tak wygląda skład drużyny Anwilu Włocławek na początek drugiej części meczu. Sulima, ładnie zastawił się teraz Krzysztof Sulima pod koszem. Dobre też podanie z obwodu i są łatwe punkty środkowego polskiego cukru. 22-17 na prowadzeniu zespół Igora Milicicia. Łączyński. Za ostro Iwan Almeida wymachiwał łokciami, trafiony w twarz Bartosz Diduszko. Myślę, że Diduszko sprowokował ten faul, bardzo, bardzo mocny nacisk na tego zawodnika i wiadomo, że Diduszko gra bardzo dobrą obronę, także już jest nowy atak. Gruszecki, Diduszko, zasłona od Sulimy, już zbiega pod kosz Sulima, ale piłka na obwodzie, Gruszecki zmylił Ante Delasa, zgubił swojego rywala Karol Gruszecki. I trafia z linii rzutów wolnych, ale są oczywiście dwa punkty dla twardych pierników. Łączyński, przy nim niczym cień cały czas Paweł Kreft. Gwizdek arbitra pana Piotra Pastusiaka przerwał nam grę. Faul z dala od piłki. Pod koszem nieprzepisowo Krzysztof Sulima przepychał się i walczył o pozycję. Rotuje składem trener Dejan Michew, tym co ma oczywiście, tymi seniorami, których ma. W miejsce Gruszeckiego i Sulimy wracają na parkiet Śnieg i Cel. To jest już brak komunikacji 100%. Także. Łatwe punkty Pawła Leończyka. Diduszko, Cel. Diduszko na pozycji z dystansu. Łączyński. Na skrzydło do Ante Delasa. Ten długo nie zastanawiał się. Była pozycja do rzutu. Nie zareagował Aaron Cel. Nie wyciągnął nawet ręki. Są trzy punkty Chorwata. Rośnie prowadzenie Włocławian. 27-19. Aaron Cel do Pawła Krefta. To była próba podania pod kosz. Nieprzepisowo zatrzymywany był przez Pawła Leończyka Aaron Cel. Trzeba zauważyć, że zawodnicy Anwila cały czas, czy na pick and rollu, czy ta para, która broni pick and roll, dotykają cały czas piłkę. Znaczy, cały czas jest nacisk na piłkę, także bardzo ciężko się gra. Wrócił na parkiet Jaylin Ellington w drużynie Anwilu Włocławek. Odważnie Paweł Kreft wzdłuż linii końcowej. No i po swoim niecelnym wejściu Kreft faulował, zatrzymując kontratak drużyny Anwilu Włocławek. Igor Milicic w rozmowie z Iwanem Almeidą przed momentem na Państwa ekranach.
jest oczywiście w arenie Toruń dość liczna grupa kibiców Anwilu Włocławek. Czasami słychać tutaj ich doping. Sobin. Wszystko w takim zwolnionym tempie, co robi Josip Sobin, ale jest to bardzo skuteczne. Tak. Najważniejsze, że to, co się robi, jest skuteczne. A jeśli jeszcze można to jako dączyć, dragić, robić efektywnie, to już... W odpowiedzi Aleksander Perka. 7 punktów straty polskiego cukru. Łączyński. Zasłona od Leończyka. Leończyk przy piłce. Jeszcze oddanie pod kosz do Josipa Sobina. Dobrze ustawiony pod koszem był Chorwat. Też wziął na plecy swojego rywala. Otworzył się do gry. I po raz drugi faulował Bartosz Diduszko. W miejsce Diduszki ponownie na parkiecie Karol Gruszecki. Leończyk nieskutecznie zbiera Aleksander Perka. Już pędzi do kontrataku Karol Gruszecki. Mocna zasłona Arona Cela. Gruszecki. Dobrze w obronie. Szybko organizują się włocławianie. Ale teraz zapomnieli o Aleksandrze Perce i ten łatwo punkt zdobywa spod kosza. A początkowo naprawdę była to dobra obrona, ale w pewnym momencie Perka zgubił swojego obrońcę. Delas właśnie został, nie zrotował, żeby pomóc tam w obronie. Łączyński z dystansu. Gruszecki. Szybko do śniega. Zatrzymuje akcję Torunian nieprzepisowo Ante Delas. Wraca na parkiet Jarosław Zyskowski. Jak na razie tylko 2 punkty i niestety już 2 przewinienia na jego koncie. Cel. Znalazł sobie miejsce na obwodzie. Aaron Cel sam je praktycznie wypracował. Poza boiskiem był już Jalen Errington. To jest coś, co mówiliśmy o tym rzucie. Teraz Cel został z małym zawodnikiem i to nie rozumiem, że zawodnik, który zostaje z wysokim na obwodzie, nie zrobi taki nacisk, że nie może. Znaczy jedyna opcja, która nie może być, to jest rzut. Także Łączyński teraz myślę, że zrobił wielki błąd. Śnieg do Perki. Blisko Perki był Josip Sobin, ale poradził sobie skrzydłowy twardych pierników. I mamy remis 29 do 29, wracając więc Torunianie do gry. Sobin, Leończyk, Śnieg. Żaden z kolegów nie pobiegł do kontrataku, ratował piłkę Śnieg, ale nadal włocławianie. Zyskowski. Pod koszem Sobin. Faulowany przez Cela oraz Pawła Krefta. Po tym jak wysoko na obwód wyszedł Aleksander Perka, nie zdążył już wrócić do Sobina i musieli właśnie pomocy ratować Perka, sytuację. Nawet Perka jest bardzo, bardzo szybki zawodnik, znaczy, który może zdążyć, może grać ten hard show, ale widać, że teraz zabrakło troszeczkę może nacisku powrotu do tego małego zawodnika do swojego, żeby nacisnąć tą piłkę, a też pomoc się spóźniła i teraz są dwa rzuty wolne dla Sobina. Pojawił się na parkiecie w drużynie toruńskiej Ignacy Grochowski, 19-letni wychowanek twardych pierników, który ostatnie sezony spędził w Treflu Sopot. Nominalny, silny skrzydłowy. Jego nie oglądaliśmy do tej pory na parkiecie, ale musi korzystać z tych młodych koszykarzy w tym meczu trener Dejan Michewc. No myślę, że i wczoraj też miał swoją krótką epizodę przeciwko Stelu. Tak, rzeczywiście miał. Przez chwilę się rzeczywiście popularny Ignaś pokazał. No Josip Sobin i rzuty wolne to niestety jest serial znany wszystkim w Polsce. Nie jest to zawodnik, który dobrze wykonuje te rzuty wolne.
a na Państwa ekranach właśnie wspominany przez nas przed momentem Ignacy Grochowski. Niespełna 5 minut do końca drugiej kwarty tego pojedynku. No właśnie, jak pan redaktor mówi, że tu widać, jak dobrze trzeba zrobić ten scouting. Jeżeli kto nie rzuca dobrze te rzuty wolne ostatnie chwile, trzeba robić jakie fauły tam i pozwalać temu zawodnikowi ewentualnie rzucać te rzuty wolne. Dobry przechwyt Torunian. Faulował Michał Nowakowski, było to przywinienie niesportowe, to są te nowe interpretacje, które już od drugi chyba czy trzeci sezon są wprowadzone przez Federację Koszykówki, gdzie akcje w kontrataku właśnie, dokładnie, jeszcze częściej pewnie możemy się spodziewać w nadchodzącym sezonie fauli niesportowych, ale ma to oduczyć właśnie koszykarzy od takiego łapania w pół rywala biegnącego do kontry. Chodzi o to, by koszykówka była płynna, by była widowiskowa, no koszykówka ma być dla kibiców. Tomek Śnieg wykorzystuje dwa rzuty wolne i Torunianie odzyskują prowadzenie. 31 do 29. Śnieg. Niewiele zabrakło, walczy jeszcze o zbiórkę ofensywną Aleksander Perka i proszę. Absolutnie nie mógł widzieć tablicy ani kosza Aleksander Perka. Rzucał po prostu gdzieś za plecy do góry i wpadło. Długo naprawdę nie oglądałem Perkę, że tak dobrze gra i widać, że i te rzuty za trzy i walka nad tablicami i tam teraz naprawdę i gra pod koszem, także super to wygląda. Zadomowiony już w naszym mieście Aleksander Perka przywędrował w pierwszej lidze, o ile dobrze pamiętam, bo w drugiej lidze, gdy występowali Torunianie z drużyny Polfarmexu Kutno, ale to już jego będzie chyba szósty sezon w barwach twardych pierników. Łączyński. Zyskowski wychodzi na zasłonę, Nowakowski już zbiega pod kosz. Łączyński na obwodzie do Zyskowskiego, ale niedokładne podanie. No i teraz pytanie, trenerze, kto jest winny za ten błąd? Czy za podanie odpowiada podający, czy w tym przypadku Zyskowski powinien być lepiej ustawiony? Ja powiem tak, że zawsze jest wina podającego, ale myślę, że może Zyskowski też, jak już wie, że Łączyński penetruje, to trzeba robić rotację w kierunku piłki i otwierać kąt podania do tego zawodnika. Nie tylko Zyskowski, a też reszta zespołu. Torunianie byli przed szansą powiększenia swojego prowadzenia, ale też tracą piłkę, nie złapał ją Ignacy Grochowski. Ellington, młody zawodnik po amerykańskiej uczelni State University at Bakersfield. Niedoświadczony gracz w Europie, debiutujący za oceanem. Drugi faul przed momentem popełnił Tomasz Śnieg. No i Ellington na linii rzutów wolnych. On był podstawowym graczem swojej uniwersyteckiej uczelni. W każdym z 35 meczów rozpoczynał w wyjściowej składzie. Średnio spędzał na parkiecie ponad 32 minuty. No i zdobywał 14 punktów. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tej seniorskiej, no, bardziej poukładanej na pewno koszykówce za oceanem. Bo wiadomo, że NCAA to jednak jest tam trochę szaleństwa w tej grze. Ale myślę, że jak się bierze takiego młodego zawodnika, on się bardzo, bardzo szybko przyzwyczaja, jeżeli nie ma jakiego kłopotu z głową. To jest najważniejsze u tych młodych, ale widać, że są chyba, że wielki strafia z tymi zawodnikami. Ponownie mocny nacisk Włocławian. No i skuteczne to było. Czy był błąd 8 sekund, czy nie 8 było? 8 sekund było, tak. W momencie 16 już Śnieg podawał długie podanie, także... A z sędziami się nie wolno kłócić. Szczególnie z panem Piotrem Pastosiakiem. Tak. Czyli ponownie ten mocny nacisk i utrudnianie wyprowadzania piłki przynosi skutek, dobry efekt zawodnikom Anwilu Włocławek. Delas. Sobin mocno walczy o pozycję z Perką. Doszedł do pomocy Grochowski, zatrzymany Josip Sobin pod koszem. Gruszecki.
Śnieg z Sobinem. Gruszecki na obwodzie. Rozrzucali się Torunianie z dystansu. To, co mówiliśmy, że ten pick and roll, gdzie Sobin wysoko chodzi, żeby bronić i nie zdąży wrócić mały zawodnik i mamy ten mismatch na topie, na middle pozycji, na środku i wtedy już drugi raz śnieg to bardzo dobrze korzystał, penetrował pod kosz i myślę, że trzeba, jak mówiłem, jak najwięcej grać tak. Posłuchajmy trenera Igora Milcicia. Number 4 is just looking the best. Let's go in this side. I want to see this side. Pick and pop situation, Ante, Michał, if you wide open shooting. If no, Jay, get the ball. Ivan, you screen here. And if they set the screen, I want to see this back screen. Let's make a stop on this double zero now. Hey, on the press break, if they deny Ante after the pass, if they deny him, Foreman has the ball, we want 2-3 here, maybe take a pick, and Foreman set the screen so that he goes in full sprint here. Fine. Now, on the house basis, when Josip gets the ball, Stisho, you are here, how are we doing? What are we doing? You don't move. What are we doing? You cut, and he's here in the corner. Konkretne i precyzyjne uwagi trenera Igora Milicicia. Konkretne, tu jest dużo. Pierwsze na końcu tu jest było o tym, że już dwa razy zrobili double team na sobie, na tu i on mówi, że muszą ruszać specjalnie ten pod diagonalnym podaniu zawodnik, że musi robić cut, zostaje jeden w rogu. I a tu jeżeli chodzi o atak, będzie jaki tam chciał i pick and pop i handoff będzie i także kilka sytuacji i na końcu jeszcze dodatkowo back screen, który tam jest. Ale pozycja nic. Do rzutu dla Nowakowskiego, to o czym mówił trener Milicic, ratuje piłkę Errington, ale przechwytują Torunianie. No jest to mecz sparingowy, nie mamy więc niestety podglądu na statystyki na żywo, nie możemy więc podać Państwu, jaka jest skuteczność całych drużyn i poszczególnych koszykarzy, ale jeżeli chodzi o rzuty z dystansu, to na razie włocławianie wyglądają chyba dość blado. Tomek Śnieg z pół dystansu, powiększa się prowadzenie twardych pierników, 39-31, a więc ta druga kwarta jak na razie o wiele lepsza w wykonaniu gospodarzy. Delas postraszył tylko rzutem, przy nim Grochowski, teraz Perka przez moment, już wraca pod kosz do Sobina. Tomek Śnieg i popełnił właśnie w tej chwili trzecie przewinienie. Za ostro zaatakował Jaylina Errington'a. Dużo rotacji, dużo prób i chciałem właśnie powiedzieć, że Igor zapomniał, no ale idę i teraz już się przygotuję po tych rzutach wolnych na boisko, ale chyba sprawdza wszystkich zawodników, każdemu daje dużo szansy. I... To jest cały czas przecież turniej sparingowy, mecz towarzyski, tutaj naprawdę można przetestować wszelkie rozwiązania i w obronie, i w ataku. Wraca na parkiet Ivan Almeida w miejsce właśnie Errington'a. Pojawił się również Szymon Szewczyk na parkiecie. Grochowski do Gruszeckiego. 2 minuty do końca drugiej kwarty. Gruszecki, on z konieczności w tej chwili na pozycji rozgrywającego. Aleksander Perka z pół dystansu. Piłka dla Włocławian. Ostatni dotykał Bartosz Diduszko. Delas. Mocna zasłona Szewczyka. I wzajemne pretensje Diduszki i Aleksandra Perki. Pierwsze przewinienie Perki w tym meczu i Ante Delas na linii rzutów wolnych.
Chorwat, który w swojej karierze grał w Splicie, w drużynie KK Zadar oraz CD Vita Zagrzeb, a ostatnio występował w drugiej lidze włoskiej, w drużynie Agropoli, no najsłabszej drużynie drugiej ligi włoskiej. No i to jest dla niego szansa na odbudowanie się. Tak, tylko nie można to patrzeć. Druga liga włoska, druga liga polska, czy pierwsza liga polska, to jest olbrzymia różnica i tak. Także to widać, w jaki zespoł ten zawodnik wcześniej grał, to jest naprawdę widać tą jego szkole Oszukówki. Sprytnie Bartosz Diduszko. Było tam ciasno, było tłoczno, ale poradził sobie skrzydłowy drużyny toruńskiej. Almeida ma przewagę wzrostu nad Kreftem, doszedł do pomocy Diduszko. Jak na zawodnika obwodowego, bardzo dobrze, tyłem do kosza poradził sobie teraz bardzo Almeida. Bardzo dobrze, ja lubię naprawdę i uczę nawet zawodniczki, żeby każda grała też tyłem do kosza. I tylko to też uwaga do środkowego, do sobie, nad jak to ma robić, to musi słuchać też Almeida, że jeżeli jest jaki read defense i jeżeli zobaczy, że idzie jaki double team, to podać piłkę. Muszą mieć koszykarze oczy dookoła głowy w każdej sytuacji i dostrzegać partnerów niepilnowanych. Rozpoczęła się ostatnia minuta drugiej kwarty tego pojedynku. Cel. Wprost w ręce Iwana Almeidy. I faulował Paweł Kreft, zatrzymując zmierzającego do ataku Iwana Almeidy, bo ciężko nazwać było to kontratakiem, nie był to jakiś szybki atak. No ale podanie Arona Cela naprawdę w poprzek boiska sygnalizowane. Łatwo odczytał tą sytuację Iwan Almeida. Poirytowany trener Dejan Michewc. Na pewno w trakcie sezonu będzie bardziej irytowany. Trafia koszykarz z Republiki Zielonego Przylądka. O drugą przerwę poprosił Słoweniec prowadzący drużynę Twardych Pierników. 48 sekund do końca drugiej kwarty, 41-39. No to podsłuchamy sobie ponownie trenera Michewca. Okay, do it like this, that you play on five. Okay, so you're coming here, roll like this, roll like this. You must do good step in. You too, okay, good spacing, don't be over the line. Only if he will be like really aggressive, then you, but still no. Because we want that you're there, if he's aggressive, he's staying there. And we have him inside to step in, okay? Therefore, two down. Yeah, but everybody could. What was like this? Okay, he was wide open. Yeah, next time I'll play. He was wide open on this. Okay, no stupid fouls now, it's bonus. We are just giving them free throws. All the time. Okay, play smart, box out, and then we still have. Now we have offense, and then another one. Down on the press, hey, stop. Alex, you be here in the middle. Iggy, you go all the way down. Okay, you're here. You two, start like this. Okay, try to open, not too far to the half court. Then you sprint here through the middle. Okay, look, if we can pass this pass, then go, and those two go like this. Go with sprint. Okay. Może tak, teraz zaczniemy od tego, trener Dejan, co mówię też na ten, jeżeli będzie zone press, co jak zagrać, że nie widzieliśmy, co tam rysuje, ale żeby ten wysoki zawodnik sprintem chodził po tą piłkę, żeby zobaczymy to. Że Anvil bardzo dobrze gra tę obronę. I teraz otwarty wide open shot. Nie zdążył Jarosław Zyskowski do Karola Gruszeckiego. Są punkty byłego koszykarza z Telmetu Zielona Góra. Szewczyk. Delas. Łatwo minął. Cela jeszcze walczy pod koszem. Michał Nowakowski. Też od tego sezonu Michał Nowakowski, Wanwilu Włocławek.
Poprzednie dwa sezony spędził w drużynie ze Szczecina. A jeszcze wcześniej występował w drużynie Energii Czarnych Słupsk. Drugie przewinienie Aleksandra Perki. Trzeba powiedzieć, że Jaguar też będzie miał bardzo dobrą rotację polskich zawodników w tym sezonie. Cały czas przypominamy, że musi być na parkiecie dwóch koszykarzy z polskim paszportem. Żeby kadra grała lepiej. Oj, tener taki złośliwy. Nie, ale to jest tak, że mówi się, że jest dużo obcokrajowców, że jest mało Polaków na boisku. To mniej więcej w każdym państwie jest, w większości państw jest plus minus kilka zawodników, czy mniej, czy więcej tych zagranicznych, a dalej są... Jest, kadra jest silna. Najlepsi koszykarze i tak będą grali, bez względu na przepisy. Oczywiście. Rewelacyjne zagranie, Perkę i Śniega. I są punkty na koniec tej drugiej kwarty i Torunianie prowadzą po dwóch kwartach 46-41. Początek w wykonaniu Anwilu Włocławek naprawdę dobry. Fajne momenty solidnej obrony w wykonaniu zespołu Igora Milicicia, ale posłuchajmy, jak podsumuje nam tą pierwszą połowę Karol Gruszecki w rozmowie z naszym reporterem Michałem Tuszyńskim. Tak, no trzeba przyznać, że momentami trudno było sforsować tę agresywną obronę drużyny z Włocławka. No tak, to jest ich gra, natomiast nie wiem, czy trudno, rzuciliśmy 46 punktów, to ponad naszą normę, także to obrona jest, my sobie z nią radzimy, ale za to z drugiej strony parkietu my musimy poprawić naszą grę w obronie i grać troszeczkę mądrzej i agresywniej. Wiadomo, że jest taka sportowa ambicja, każdy kto powąchał sportu wie, że jak wychodzi się na parkiet, to chce walczyć o wygraną, ale chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że w takim turnieju to te rezultaty nie są najważniejsze, bo to jest jakiś etap przygotowań do sezonu. No, zgadza się, szczególnie, że my nie jesteśmy jeszcze w pełnym składzie, także staramy się przećwiczyć nasze założenia taktyczne, różne zagrywki, różne ustawienia, także na tym się koncentrujemy, a no wiadomo, walczymy o zwycięstwo i nikt tutaj się nie położy na parkiecie. Jak to w derbach, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tyle Karol Gruszecki, a my do hali przy ulicy Bema w Grodzie Kopernika wrócimy po krótkiej przerwie.
Rafał Medynomanić. Oraz Łukasz Maleszewski. Jesteśmy po dwóch kwartach pojedynku w ramach 15 edycji Memoriału Wojtka Michniewicza. I jak na razie polski cukier Toruń wygrywa z Anwilem Włocławek 46-41. Mamy tutaj przed sobą statystyki, więc krótko możemy Państwu opowiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o arkusz statystyczny po tych dwóch kwartach. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to niestety ta słaba skuteczność koszykarzy z Włocławka, jeżeli chodzi o rzuty za 3 punkty. 10 prób i tylko 2 razy skutecznie. Zupełnie inaczej Torunianie, 5 skutecznych rzutów na 9 prób, to jest blisko 56% skuteczność. Ale widać, że statystyki w tym momencie nie klamią i że zespół Torunia jest lepszy w wszystkich segmentach oprócz zbiórek, i bo tam są tylko 2 zbiórki więcej na stronie Anwilu Włocławek, a w wszystkich innych segmentach zespół Torunia jest lepszy i w tym momencie prowadzi 5 punktami. Również asysty, jeżeli chodzi o Torunian, 14 asyst na koncie zespołu Twardych Pierników, 5 Tomasza Śniega, 4 Pawła Krefta. Dla porównania włocławianie nieco mniej zespołowo grają, po 3 asysty mają Kamil Łączyński oraz Josip Sobin, a w sumie tych asyst zespół Anwilu ma 6 na swoim koncie. Trzecią część pojedynku rozpoczynają włocławianie, a konkretnie Jarosław Zyskowski i Kamil Łączyński. Almeida. Mocno atakowany przez Diduszkę, traci piłkę zawodnik z Republiki Zielonego Przylądka, Gruszecki. Ponownie Gruszecki. Handoff zagrany z Krzysztofem Sulimą i są punkty i szansa na akcję 2+1. To dość chaotycznie wyglądała ta akcja, niespójnie, jeżeli chodzi o koszykarzy Twardych Pierników, no ale udało się, mówiąc kolokwialnie, coś z tego wyrzeźbić. No dobre otwarcie tej drugiej połowy, bardzo dobra, skuteczna obrona i teraz po tym handoffie są punkty i jeszcze rzut wolny, także dobrze się to zaczęło. Gruszecki jak na razie najskuteczniejszy gracz Twardych Pierników, 14 punktów. 2 oczka mniej ma Aleksander Perka, a w drużynie z Włocławka najskuteczniejszy po pierwszej połowie był Iwan Almeida. 12 punktów do przerwy. Szewczyk. Zyskowski. Po obwodzie włocławianie, coraz mniej czasu do rzutu Łączyński. No i z perspektywy kibiców toruńskich szkoda tego przewinienia, bo kończył się czas na rozegranie akcji. W opresji byli tutaj włocławianie, uratowani przez Bartosza Diduszkę, który po raz trzeci faulował, no i pozwolił, by włocławianie mieli kolejne 14 sekund na dogranie akcji. Szewczyk. Dobre dogranie Szewczyka pod kosz do Zyskowskiego. I dopiero 4 punkt Jarosława Zyskowskiego. Na pewno też więcej włocławianie spodziewali się po tym zawodniku, jeżeli chodzi o jego postawę w 2 pierwszych kwartach. Sulima. Bieg teraz pod kosz, Gruszecki. Zyskowski, Leończyk. Łączyński z daleka. Zbiera piłkę. Właśnie, kto zbiera piłkę? Trwa walka. Iwan Almeida. Zyskowski. Ten charakterystyczny, wypychany w zasadzie rzut, jeżeli chodzi o Jarosława Zyskowskiego. Płasko rzuca wychowanek Śląska Wrocław. Jeszcze kolejna szansa dla Włocławian. Szewczyk pozostawiany na obwodzie. Nadal nie mogą przełamać tej niemocy, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu włocławianie. Bardzo sprytnie Kamil Łączyński sprowokował do 4 przewinienia Tomasza Śniego. No i to nie jest dobra informacja dla Dejana Michewca. Paweł Kreft i Tomasz Śnieg mają już po 4 przewinienia na swoim koncie. Pozostawia Michewc Śniega na parkiecie. No to dość ryzykowne zachowanie, bo każdy nawet przypadkowy w tej chwili faul zakończy się eliminacją tego zawodnika z gry. Ale myślę, że też Śnieg
dobrze pamiętam, że jeden ten faul pierwszy połowę meczu zrobił na połowie boiska, także myślę, że nie trzeba aż tak naciskać specjalnie teraz, w tym momencie, kiedy ma 4 faule. Śnieg przy piłce, szeroko rozstawieni pozostali gracze Polskiego Cukru. Wychodził na zasłonę Sulima, ale złe podanie Tomka Śniega. Niezrozumienie z Bartoszem Diduszką. Tu już też może zmęczenie być kluczowe, jeżeli chodzi o Torunian. Mówiliśmy cały czas, podkreślamy to, że grają wąską rotacją. Nie ma Łukasza Wiśniewskiego. Miejmy nadzieję, że wykuruje się jak najszybciej kapitan twardych pierników, no bo jest niezastąpionym elementem tej toruńskiej układanki. A to, co pokazali naprawdę w tej pierwszej połowie dzisiejszego meczu, jest dużo, dużo lepiej niż co, jak to wyglądało wczoraj, i widać też, jaki jest wynik. Także, ale na pewno kondycyjnie to będzie ciężko utrzymać do końca. Przed momentem trafił Jarosław Zyskowski, jednopunktowe prowadzenie Polskiego Cukru. Trzecie przewinienie Iwana Almeidy. Przed z parkietu Tomek Śnieg, cały czas tam jeszcze w rozmowie rozgrywający Polskiego Cukru z Dejanem Michewcem, a tymczasem Torunianie nieskutecznie pędzi do kontrataku Kamil Łączyński. Skutecznie, ryzykownie, kontratak zatrzymany za linią 6,75, ale podjął to ryzyko rozgrywający Jan Wilu. Gruszecki między dwójką rywali, faulowany przez Szymona Szewczyka. Sulima do cela. Diduszko. Był przez moment niepilnowany pod koszem Sulima, nie dostrzegł tego Diduszko. Zdążył wrócić też Szymon Szewczyk do Sulimy. Tracą piłkę Torunianie. Almeida. Łatwo dał sobie wyrwać piłkę. Aaron Cel, tak doświadczony gracz, nie powinien pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji po dobrej zbiórce defensywnej. No, ja myślę, że tu naprawdę Cel nie zauważył Almeidę, który tam gdzieś pobiegł za plecami. To nie jest, że Cel tam nie... I że nie jest aż taka wina, że trzeba coś tak teraz robić, jaką presję. Rozgrzesza trener Arona Cela. Dobrze, posłuchajmy, co powie o tej grze Dejan Michewc. Good screen. Okay, you're standing down, Pavel, you go to the same corner. Okay, go out, if you come out wide open, out, shoot it. Okay, if not, pass the ball back, and then we have here. Wait on that line. When Didi, try to attack him, okay? And when you go for back door, then come for me. You see, if it's nothing, you can still turn and go and you play pick and roll. Też kilka opcji, uwaga na początku, żeby grać, żeby nie patrzeć i żeby się skupić na grę, a nie na sędziów. I teraz atak, też nie widzieliśmy, jakie rysowania z tego, co trener Dan mówił, i chyba będzie też jaki koszyk i potem i pick and roll i backdoor i kilka akcja. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Diduszko by miał to. Już bierze piłkę, żeby zobaczymy teraz. Jaylin Errington przeciwko Bartoszowi Diduszce. Sulima do Gruszeckiego po obwodzie Torunianie. Gruszecki na pozycji z dystansu. Kończył się czas na rozegranie akcji. Musiał rzucać Gruszecki. 17 punktów Karola Gruszeckiego. On przychodził do Torunia z nadzieją, że właśnie będzie dużo minut spędzał na parkiecie po tym ostatnim sezonie w Zielonej Górze, gdzie rzadziej prezentował nam się na placu gry, ale odpowiada też trafieniem z dystansu Szymon Szewczyk.
Przed chwilą Szewczyk nie trafił i teraz znowu to jego doświadczenie teraz pokazał, jak się to właśnie robi. Gruszecki minął Zyskowskiego, jest do pomocy Łączyński w obronie. Gruszecki pod kosz do Sulimy. Nie było przewinienia Leończyka. Szewczyk do Eringtona, ten łatwo minął Bartka Diduszkę, który tylko pozorował obronę. A Diduszko też trzy faula, nie chciał robić teraz czwarty faul, bo już to by było za dużo w tym momencie. Ryzykownie Gruszecki kozłem, przechwytują włocławianie. Zyskowski, on również zdecyduje się na rzut z dystansu, ale nie dzisiaj. Nie tym razem jeszcze Jarosław Zyskowski. 6 punktów przewagi Włocławia. Gruszecki. Faulował w walce o zbiórce Krzysztof Sulima. Trzecie przewinienie Sulimy. 7 graczy ma w rotacji trener Dejan Michewski. Jak tak dalej pójdzie, to tutaj będzie musiał skorzystać z tych młodych zawodników Słoweniec, bowiem niektórzy z koszykarzy twardych pierników mogą wykluczyć się z gry z powodu przekroczenia limitu fauli. Zyskowski, ładna dwójkowa akcja z Leończykiem, ten jednak czysto blokowany przez Gruszeckiego. Odważnie Karol Gruszecki, silny zawodnik, dobrze grający z piłką, też przodem do kosza, wymusił przewinienie Jaylina Eringtona. W miejsce Zyskowskiego ponownie na parkiecie Ante Delas. Wychowanek ŁKS-u Łódź na linii rzutów wolnych. Też pobierał naukę koszykarskiego rzemiosła za oceanem. Również ma na swoim koncie występy w lidze belgijskiej. Erington, Łączyński. Ponownie Erington. Bartek Diduszko słynie z tego, że jest dobrym obrońcą i w tej chwili zaprezentował nam próbkę swoich umiejętności. Odepchnięty łokciem, nieprzepisowo przez Amerykanina. Popularny Didi. Trzecie przewinienie Eringtona w tym meczu. Tak, ale i tak jak patrzymy na przewinienie zespołu z Wrocławka, jest dużo mniej na tablicy. Tak, grają bardzo agresywnie, ale chyba bardziej poprawną obronę. Albo nie wiem, czy tu można dyskutować o tym, jak sędzie, czy sędziują ten mecz. Myślę, że wszystko jest ok do tej pory. Sulima przed momentem. Igor Milicic na Państwa ekranach oraz jego asystent. Na pewno atutem Włocławian jest to, że ktokolwiek schodzi w ławki, a sporo tych zawodników pojawiło się na parkiecie, to zdobywał punkty, więc jest ta wszechstronność w drużynie Igora Milicicia. Znowu otwarta pozycja, to jest miecz takiego środkowego, to jest naprawdę cena złota. Nie ruszył zegar 24 sekund, jakaś korekta jest potrzebna. Już wszystko ustalone. Sędzia Piotr Pastusiak. 19 sekund na dogranie akcji mają twarde pierniki. 6 punktów straty gospodarzy. Diduszko. Traci piłkę na rzecz Ante Delasa. Czeka Delas na pozostałych kolegów. Przy linii środkowej Kamil Łączyński. Dejan Michec teraz potwornie zirytowany, jeżeli chodzi o grę swoich podopiecznych.
coraz bardziej nerwowy, 39-letni słoweński szkoleniowiec. No i po tej akcji również na pewno trochę siwych włosów mu przybędzie, łatwo zdobyte punkty przez Kamila Łączyńskiego. No, najniższy zawodnik teraz na zespole Wrocławka, taki lekki rzut spod kosza to jest. Bo miecz czy faule to nie znaczy, że w ogóle nie grać obrony. To. I z tego Dyduszko już schodzi z boiska. To. W jego miejsce ponownie na parkiecie 19-latek Ignacy Grochowski. Ponownie Karol Gruszecki na linii rzutów wolnych. No to już też pewnie zmęczenie daje się we znaki. Sporo minut na parkiecie w tym meczu spędza Grucha. 19 punkt na jego koncie. Almeida. Ostatnie minuty niewidoczny ten koszykarz. Tak chwalony przez nas za swój pierwszy mecz. Ale teraz wymusił przewinienie Pawła Krefta. I to oznacza, że jest to piąte przewinienie Pawła Krefta, który musi opuścić parkiet. Bez punktu kończy ten mecz Paweł Kreft. Tylko najlepsza opcja, jeśli się ma zawodnika, który jest niewidoczny do tej pory, do tego momentu ma 14 punktów na swoim koncie, kilka przechwytów i bardzo dobra obrona. Także chciałbym mieć takich niewidocznych zawodników. Almeida, o nim mowa właśnie na linii rzutów wolnych. To może być zawodnik, który zamiesza w polskiej lidze. Cel. Gruszecki. Gruszecki. On jest największym zagrożeniem w tym meczu dla koszykarzy Anwilu Włocławek. Cóż tam się stało? Mamy sygnał oznajmujący błąd 24 sekund. Sędzia Piotr Pastusiak pokazał sytuację rzutu sędziowskiego i piłkę dla drużyny toruńskiej, bo tak wskazuje strzałka. Ale z jakiego powodu sędzia Piotr Pastusiak przerwał grę, to przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Tłumaczy teraz swoją decyzję Piotr Pastusiak obu szkoleniowcom. Turnianie mają 14 sekund na dogranie swojej akcji. Śnieg do cela. Perka. Przeciwko niemu Szewczyk. Perka. Zbiera Almeida. Rozpędził się Almeida. Poturbował. No i wpadł dobrze ustawionego w obronie Karola Gruszeckiego. Faul ofensywny Iwana Almeidy. Też czwarty faul, tylko że Igor się nie musi aż tak martwić, bo na ławce jest jeszcze kilka zawodników, którzy mogą też tak dobrze zagrać. Schodzi z parkietu Almeida, a w jego miejsce wrócił Zyskowski. Półtorej minuty do końca trzeciej kwarty tego pojedynku. 64 do 55 na prowadzeniu gości. Grochowski. Była pozycja do rzutu, zawahał się. Ale jest Aleksander Perka i jego dwa oczka. I w sumie już tych punktów ma Perka na swoim koncie 14. Też dobry mecz w wykonaniu skrzydłowego. Errington. No to jest to. Musi już odpuszczać w obronie Tomasz Śnieg, który ma tych przewinień 4 na swoim koncie. Stąd łatwo radzi sobie z nim Errington. Cel. Gruszecki. Niepotrzebnie podanie w tłum jeszcze do Aleksandra Perki. Byli na miejscu obrońcy Anwilu Włocławek.
Myślę, że na tym też middle pick and roll już drugi raz się powtórzyło tak, że śnieg bardzo szeroko tam i podaje piłku zawsze w kierunku kozłowania, także kilka razy był otwarty zawodnik na drugiej stronie, także i musi być też groźny, musi oddać jakiś rzut za trzy punkty, bo jeżeli ma pozycję, to jak najbardziej, no, powinien próbować. Zostaje z Szewczykiem, teraz to musi rozwiązywać, musi go zaatakować. Jeszcze raz wychodzi na zasłonę, Peryka jest na pozycji. Ale błędy 24 sekund, za późno ten rzut Aleksandra Perki. Jeszcze mają niespełna sekundę. Ja wiedziałem, że to będzie time out, czy nie, czy zmiana tylko. Tylko chyba będzie zmiana. Wchodzą na parkiet Nowakowski z Łączyńskim. Czy zdążą jeszcze oddać rzut włocławianie? Jestem pewny, że Igor ma takie, na takie sytuacje przygotowane coś i że będzie oddany rzut. Jak to będzie? Blisko szczęścia był Zyskowski. Nie była to dobra pozycja, była zachwiana pozycja z jednej nogi, ale rzut został oddany, trafił w obręcz. Nie można mieć większych zastrzeżeń. Ja wiem, że Igor naprawdę to się tak przygotuje do sezonu, że ma wszystko i te auto, i konsulkę, te akcje specjalne. Myślę, że w niektórych sytuacjach też polska kadra zabrakło im tego, a wiadomo, że trener Taylor naprawdę ma dużo tych zagrywek, dużo autu, dużo i nie wiem, co się stało, że ten wynik koniecznie jest aż tak. Zabrakło też chyba trzeciego rozgrywającego, to było to ryzyko, które podjął trener Taylor. Szkoda, że Kamil Łączyński nie był w kadrze, czy nie wiem, może Szubarga też, który rozegrał bardzo dobry sezon. Myślę, że jeżeli Szubarga naprawdę grał, obojętnie ile kto ma lat, to się liczy jak to gra, także Szubarga miał rewelacyjny sezon, myślę, że był może pierwszy rozgrywający w tym zeszłym sezonie, także że trzeba było też brać jeszcze jednego rozgrywającego. Słuchamy Dejana Michewca. Okay, stay in this team. Now play two side, okay? But you be on top. Okay, you are on top anyway, you go down. You go here now. Now is the end. Aaron, we start this. Yes, play for Aaron. Play for Aaron. Which side one? Here, here, here. There. Okay, so Aaron starts here. You're starting here. Now, we go go like this. And he goes there, you wait, like he wants to, you know, like you want to go out. Then you open, okay? You open fast, easy. You go there in the corner, come and you cut, full sprint cut. Okay? Aaron, you start the easy tire. Stay there, back in that you can go here, wait here for the ball, passing the ball. Okay, if it's not, then you're coming here, you get the ball and we can still play pick and roll. Trenerze, dostałem informację, że kibice z Włocławka, którzy oglądają ten mecz, bardzo chwalą pana komentarz. Bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że nie komentuję gorzej niż co są komentarze na Mistrzostwo Europy. Rozpoczynamy czwartą kwartę, a konkretnie włocławianie, którzy prowadzą 66-57. Pozdrawiamy wszystkich kibiców oglądających ten pojedynek, również oczywiście tych z Włocławka. Mają na pewno fani Anwilu powody do zadowolenia podczas tego derbowego pojedynku. Śnieg. Niepotrzebnie Aaron Cel jeszcze tutaj dotykał obręczy. Jeszcze Tomek Śnieg. Powalony przez Ante Delasa. To już jest chyba przejaw tej frustracji. Stracił piłkę w prostej sytuacji Ante Delas. No i nie patyczkował się, łapał w pół Tomka Śniega. Myślę, że Igor teraz protestował, nie ma powodu, żeby to naprawdę był faul na zawodnika, nie na piłkę i teraz jeszcze tylko trzeba trafić te rzuty wolne. Tak, to się tak mówi, tylko trafić, ale oczywiście to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste.
Jeden rzut skuteczny Tomasza Śniega, jeszcze oczywiście piłka w posiadaniu polskiego cukru. Był to faul niesportowy, stąd Turnianie mają kolejną akcję ofensywną. Nieporozumienie w szeregach twardych pierników, konkretnie Karol Gruszecki i Aaron Cel, to też mogą być zawodnicy, którzy nie są jeszcze zgrani, oni dopiero kilka dni spędzają tutaj z drużyną, więc mogą być jeszcze jakieś problemy komunikacyjne, mogą jeszcze mylić się przy niektórych zagrywkach rozrysowanych przez Dejana Michewca. Delas. Na drugą stronę do Eringtona, Zyskowski, jest Sobin. Po dłuższej przerwie ponownie chorwacki środkowy na parkiecie. Trzeci faul Aleksandra Perki. Teraz już była taka opcja, znowu double team na Sobinie i tak jak mówił Igor, Delas ścinał, znaczy robił kat pod kosz, tylko że tam też... Też Nowakowski się znalazł bardzo blisko w tej trumnie, także to jest za dużo zawodników w małym miejscu, na małej przestrzeni, także myślę, że ale i tak teraz rzuty wolne i wiadomo, jak to sobie robi. Opłaca się więc faulować Chorwata. Swoją drogą ciekawe, czy taki wysoki zawodnik doświadczony nie może poprawić tego elementu koszykarskiego rzemiosła, nie można zostać on po treningu, przed treningiem i o wiele więcej tych rzutów wykonywać, trenerze, jak to jest? To nie wiem, jeżeli, nie wiem, pamiętamy jak to Szek robił, taki poziom zawodnika jest dużo zawodników na bardzo wysokim poziomie, którzy nie mogą poradzić z rzutami wolnymi, tak, myślę, że wszystko trzeba trenować i możliwe wszystko dopracować, ale nie wiem, ja nie rozumiem tego. Gruszecki. Perka ma przewagę nad Zyskowskim. Jest do pomocy Errington. Złe podanie w gąszcz. Przechwytuje Dellas do Zyskowskiego. Tylko teraz trzeba było zobaczyć kontratak. 5-2 czy 5-3. Znaczy 5 białych zawodników. Co oznacza, że już jest naprawdę widać zmęczenie zawodników z Torunia. Sporo jeszcze czasu do końca, ponad 8 minut, 69 do 58, choć teraz trafia Aaron Cel. Errington na obwód do Dellasa, ten na pozycji do rzutu za 3 punkty, walczy Sobin. Dobra zbiórka ofensywna Chorwata, ale nie udało się tego zamienić na punkty. Sobin dzisiaj bardzo słabo, tylko 4 punkty. Teraz pomoc w obronie. Tracą piłkę Torunianie. Zyskowski dużo czasu miałby przymierzyć. 4-1, oddaje rzut za 3 punkty, to jest... No może też chęć przełamania się wreszcie, może wreszcie się uda, może wreszcie trafię. Brawo za odwagę, ale trener Igor Milicic pewnie nie ma takiego zdania o tej decyzji Jarosława Zyskowskiego. Wraca na parkiet Diduszko w miejsce Gruszeckiego. Ten kontratak musi się zakończyć sadem, jeszcze dodatkowym rzutami wolnymi, także, a nie próbą rzutu za 3 punkty. Specjalnie zawodnik, który do tego momentu nie trafił aż 3-4 razy. Śnieg. Grochowski do Cela. Cel momentalnie podwojony w rogu przez Zyskowskiego Errington'a. Bardzo, bardzo dobra obrona, bardzo dobry double team, bardzo dobra rotacja z help side'a. Że widać, że ten zespół ma i głowę i ogon, jak się mówi. Aaron Cel odbiera piłkę Josipowi Sobinowi. Kolejna strata Torunia, nie układa się gra w ofensywie twardych pierników. No i to musiało się tak skończyć, przewinienie niesportowe Arona Cela.
kompletnie nie był zainteresowany zagraniem na piłkę, łapał tylko za ramię uciekającego do kontrataku rywala. Ale bez nie wiem dlaczego, bo Aaron Cel i atakujący byli ostatni, znaczy byli na backcourcie, a wszyscy inni byli do przodu, także nie było żadnej potrzeby w ogóle robić tego faulu. To jest chyba już ten efekt zmęczenia moim zdaniem, bo jednak taka rozpacz też może, żeby przerwać tą akcję. Chociaż rzeczywiście było tam przecież sporo jeszcze zawodników, twardych pierników. Teraz w rozmowie Aaron Cel z Piotrem Pastusiakiem, a tymczasem Ante Delas na linii rzutów wolnych. Albo Cel chciał zrobić też jakiś faul, żeby mieć tam. Tak, bo to pierwszy jego faul. To pokazuje jego zaangażowanie w obronie. Nowakowski. Sobin. On nie grozi rzutem z dystansu, odpuszcza, więc sporo metrów od niego Krzysztof Sulima, ale Dellas, przy nim trzeba być blisko, to jest shooter, to jest strzelec. Strzelec z drugiej włoskiej ligi. Cel. Gruszecki, który wrócił na parkiet, chwilę tylko odpoczywał Grucha. Diduszko. Również trafia z dystansu. Dziesięć punktów przewagi Włocławia. Łączyński z Sobinem. Ponownie Ante Delas na pozycji z dystansu, ale ten rzut mocno przestrzelony. Już kończył się ten atak, już pod presją tam i z ręką na piłce Delas rzucił i właśnie nie trafił. Śnieg. Cały czas po obwodzie, daleko od kosza Torunianie, Diduszko. Za dużo tego kozlowania, za dużo. No i skończyło się stratą. Kolejny błąd 24 sekund, tym razem koszykarzy Polskiego Cukru. Pięć minut i 5 sekund do końca czwartej kwarty. 10 punktów przewagi Włocławian. Przerwa dla trenera Igora Milicicia. No to postaramy się podsłuchać, co powie Chorwat swoim zawodnikom podczas tej przerwy. East side, tak? 52. Dajcie mi 52. Don't go up. I know. Stay here. Stay in the corner, in that corner. Because your man can help. I know. Guys, one more defense. We have two fouls to give. I want to see hard show and communication between two. I want to see itself three. So okay. If he got two players here. Śmieją się kibice Anwilu Włocławek, że trener Igor Milicic lubi dużo rysować tutaj po tej desce trenerskiej, aż wypisał mu się pisak jeden. Tak, pisak mu się wypisał i zobaczę tam, jeżeli będzie potrzebny, to mogę pożyczyć. Będziesz bardziej agresywny, będą grać w obronie i Igor mówił, żeby teraz, bo tylko dla faula, żeby też zrobić bardziej ten hard show na pick and roll. I Delas, ponownie on wyprowadzony na pozycję na 3 punkty. Dobra pozycja. Pomylił się Chorwat. To jest Sobin jak... wybierający piłkę Śniegowi. To jest coś niesamowitego i efektownie kończy Chorwat. No, super akcja. Nie wiem, czy to nie jest akcja meczu. Josip Sobin, środkowy, 2 metry i 6 centymetrów.
wybierający w koźle piłkę rozgrywającemu polskiego cyłkru. To jest to, co przed chwilą mówiłem, że będą agresywnie atakować ten pick and roll. I... tylko tu nie jest problem tego rozgrywającego, to jest problem, jeżeli wiemy, że przeciwnik gra hard show czy double team, to już musimy mieć z najbliższego zawodnika i z prawej, z lewej strony, które wychodzą wysoko, żeby pomóc temu zawodnikowi, który ma piłkę. Śnieg. Znowu przy nim Sobin. Już teraz już tak. Przerywa akcję jeden z koszykarzy Anwilu Włocławek, zagrywając piłkę nogą. Bardzo zaangażowani w obronie są zawodnicy z Anwila. Sobin zagrał nogą. Grają i rękami, i nogami. Reklamuje Zyskowski, że to nie on wybijał, ale innego zdania byli arbitrzy. Mi się wydaje, że w takiej sytuacji Zyskowski ma rację. Nie mam o powtórki, ale... Możliwe, że rzeczywiście Diduszko jako ostatni dotykał piłki. Widząc tą nieporadność w grze, w ataku swojej drużyny, trener Dejan Michewc poprosił o przerwę. Posłuchajmy, co powie swoim zawodnikom Słoweniec. Posłuchamy czy nie posłuchamy? Na razie nie słyszymy. Now you go arm, you go out like you're going for a shot. You take this for safety, okay? If it's not, Tom, you look for the ball. You look for the ball now, set good screen, and you can also open for that shot or for this shot. If it's not, we can still take the ball out. We have 14 seconds. Okay, we are struggling with the ball too long and too much. They're going red. I'm talking this every time when they play red. We must get rid of the ball early when they go out fast. Spread the court fast, and it's over. And we are not. We are fighting with the screen the whole time. No właśnie tak, jak mówiłem, że trener powtórzył to, że bardzo taka męczarnia z kozłowaniem piłki, dużo struggling the ball, znaczy dużo tu trzymają tą piłkę, ten rozgrywający, nie ma szybkie rotacje tej piłki i podania szybkich, także muszą nad tym troszeczkę popracować i zobaczymy, myślę, że po tych uwagach trenera, że będzie lepiej. 9 sekund mają koszykarze polskiego cyłkru na dogranie swojej akcji. Śnieg tyłem do kosza, to nie pierwsza taka sytuacja. Często obserwujemy Tomka Śniega, który gra ze swoimi rywalami, mając ich na plecach. Ale teraz chyba trochę nieodpowiedzialne zadanie Tomasza Śniega. Bardzo. Zachowanie, przepraszam, bo to jest już piąty faul rozgrywającego. Coś tam przyjacielsko szepnął mu do ucha Igor Milicic. Niepocieszony. No i tłumaczy mu teraz Dejan Michewc, po co. W miejsce Śniega na parkiecie Grochowski. Ta piłka jest jak magnes. Także często naprawdę zawodnicy reagują. A... Oczywiście z naszej perspektywy, z tego miejsca łatwo powiedzieć, po co ten faul w ferworze walki oczywiście. Tutaj, gdy jest agresja, ambicja, zaangażowanie. Naprawdę ciężko czasami tak w 100% się kontrolować. Łączyński. Utrzymuje się cały czas to 10-punktowe prowadzenie koszykarzy Anwilu. Almeida. Zbiera Sulima. Bardzo aktywne ręce. Patrzcie jak tak to jest. Przepraszające gesty Almeidy, on nie zdążył do Arona Cela. Z rogu parkietu trafia urodzony we Francji koszykarz. Strefa 2-3, zobaczymy co przyniesie ta strefa, otwarta pozycja Zyskowski, bo nie wiem, który raz już próba otwarty rzutu i znowu nie trafił.
Przy tym, jak nie trafiają zawodnicy Włocławka, może szybciej trzeba było tą strefę postawić, no i próbować bronić właśnie w ten sposób, pozwalając koszykarzom z Włocławka na rzuty z dystansu. Zobaczymy teraz, czy w ogóle zdążą ustawić tą strefę, czy... Almeida pofrunął po podaniu od Kamila Łączyńskiego, ale Jup w wykonaniu zawodnika z Republiki Zielonego Przylądka. Bardzo niewidoczny. 18 punktów. Okej, okay, już teraz jest bardzo widoczny. Ponownie dobry atak i nacisk na zawodnika na piłce Josipa Sobina. I ponownie Almeida efektownie. Grają widowiskowo koszykarze Anwilu Włocławek, a spuszczone głowy twardych pierników, no zmęczenie, to no, jest zawodnicy ledwo chodzą, już to jest naprawdę, tu nie ma im coś im się nie ma powiedzieć, bardzo zmęczony zawodnicy, nawet jakby Wiśnia był tu, to dużo by nie dało, z 7 zawodników nie da się grać z takim zespołem, przeciwko takiego zespołu jak jest Anwil Włocławek i myślę, że to jak prawdopodobnie traktowali jako dobry trening i mówię, żeby zakończyć jeszcze te dwie minuty. Bez kontuzji przede wszystkim. Bez kontuzji będzie wszystko ok. I tak to nie jest 121-85 Anwil przeciwko takiej małe rotacje 80 to będzie jakieś 86 tam 88 punktów, ale i tak mówię, to nie jest 121. Tak, mowa tu oczywiście o zwycięstwie Anwilu Włocławek nad mistrzem Czech drużyną Basketball Nymburk. Czekają cały czas twarde pierniki na tego rozgrywającego. Przedłuża się tutaj poszukiwanie tej typowej, nominalnej jedynki. Trudna sytuacja, by zgrać pewnie rozgrywającego. Czy rozgrywający potrzebuje dużo czasu, trenerze, by zgrać się z drużyną? Czas mniej jest czasu na do inauguracji ligi. Że mądry rozgrywający bardzo szybko wyjdzie w rytm i tylko żeby złapać tam te nowe sety, to wszystko. Nie rozumiem tylko dlaczego, bo jest tyle dobrych zawodników, którzy są wolni w tym momencie na rynku. Ja nie rozumiem w ogóle, jak to, że polski cukier nie ma jeszcze rozgrywającego. Są bardzo wybredni, jak widać, działacze twardych pierników i trener Dejan Michew. Sam wiem o 3 kandydatach do drużyny polskiego cukru. Doświadczonych zawodnikach, którzy mają naprawdę bardzo bogate CV. Między innymi grali w lidze hiszpańskiej. Znaczy nie nadają się. W lidze hiszpańskiej grali, ale tu się nie nadają. Cel. Ależ sytuacyjny teraz rzut Diduszki. Sporo szczęścia mieli teraz koszykarze polskiego cukru. No, zagubiony Aaron Cel, nie patrzył na zegar, popędzony przez swoich kolegów. Nie wiem, czy Dragić podpisał umowę, to Dejan może to lepiej sprawdzić się niż ja, także myślę, że poza zasięgiem tutaj niestety twardych pierników, chociaż taki zawodnik to, no, to by było fenomenalne. Kolejna przerwa dla drużyny twardych pierników, o którą poprosił Dejan Michew, ale my słuchamy Igora Milicicia. So I dribble on whose side, Ivan or... You don't dribble, you don't touch the ball. Out of bounds. Ah, we got out of bounds. Okay. But who's on my side? Who's on my side? And then you're gonna go for Elliot. Jay, you are on my side. You don't do nothing. Here, what's it gonna be? Bihao Shan or Elliot here? Let's go, guys. Troszeczkę myślę, że ten aut jakoś nie zrozumieli zawodnicy i nie wiedzą, o co Igorowi chodzi. Chyba coś, co nie przećwiczone wcześniej i czasami trenerzy robią takie rzeczy. Zobaczymy, co wyjdzie z tego.
Teraz głośniejszy kibic Jan Wilu Włocławek, dopingujący swoją drużynę w Arenie Toruń. Już na stojąco patrzy na te ostatnie dwie minuty. Almeida. Nowakowski. Sobin do Łączyńskiego. No to nie tak miało na pewno wyglądać. Znaczy jak macie otwarty rzut za 3, potem macie pół penetracji, macie znowu otwarty rzut za 2 i podacie piłku do sędziego czy do kibiców, to jest naprawdę nie. Zwłaszcza, że to było po czasie, rozrysowana akcja przez trenera Igora Milicicia. Cały czas agresywnie, mimo tego, że ten mecz już jest wygrany praktycznie przez Włocławian, jest 8 punktów przewagi, minuta i 19 sekund, od początku do końca nacisk na piłkę, na gracza z piłką, który prowadzą koszykarze Anwilu Włocławek. Nie może się pogodzić z decyzją arbitra Kamil Łączyński. Zszedł Nowakowski i Almeida. Diduszko do cela. Grochowski. Traci piłkę Grochowski. Sobin wysoko na obwodzie. 10 sekund do rzutu. Łączyński wychodzi po piłkę. Zbiega już pod kosz. Sobin upycha się z Gruszeckim. Errington. On przez ręce. I dobija. Jedną ręką, tak zwany tip-in Josipa Sobina. Gruszecki. Cel z dystansu, jest zbiórka ofensywna, niezastawiony. Bieg za plecy Nowakowskiego, Bartosz Diduszko. Cały czas bardzo szkoleniowo podchodzi do tego pojedynku Igor Milicic. Po błędzie bierze przerwę, mimo tego, że już jest zwycięstwo pewne. 30 sekund do końca. Jeszcze wykorzystuje tą ostatnią przerwę. Chce rozrysować akcję, chce precyzyjnie coś przekazać swoim zawodnikom. Ja powiem, często się zdarza, że tak trenerzy, nawet ostatnio jak komentowałem mecz Bosnia-Hercegowina, Szwecja, tam było, że tam... przy dużej różnicy, czyli Bosnia-Hercegowina, Armenia, przy dużej różnicy punktów, tam trenerzy ostatnie 3 sekundy czy 2 sekundy brali time-out, ale trener z drugiej strony wiedział, że to jest właśnie żadna prowokacja, że to chcą rozrysować, tam się liczy małe punkty i każdy punkt jest ważny. Także takie mecze trzeba tak traktować i myślę, że trzeba brać każdą przerwę i żeby coś nowego spróbować. No na pewno ma to procentować w przyszłym sezonie. Słuchamy Dejana Michewca. Okay, like this, and you are going and you are attacking that. You are down in the corners. Okay? Ajde. Toruń. Ej, Igi, patrz tutaj. Ajde, nawet Jacek Winicki mówił rok temu, ajde. To się bardzo przyjęło, widzę, Polski. Przyjęło się i słyszałem jaką piosenkę na języku angielskim, ajde i coś tam dalej po angielsku. Także chyba... Ale inne sformułowania z tego języka, z języku bałkackich też się bardzo przyjęło, ale nie będziemy ich cytować. Tak, nie trzeba cytować. Tak. Łączyński rozpocznie akcję Anwilu Włocławek. Agresywnie Torunianie, Łączyński, do kogo? Do Sobina, dość przypadkowo. Długo grają swoją akcję Włocławianie, chcą do maksimum wykorzystać przysługujący im czas. Wychodzi na zasłonę Sobin, nie. Zbiega pod kosz. No i jest dobra akcja, szkoda, że nie wykorzystał tego Ante Delas. Jeszcze w kontrataku osamotniony Bartosz Diduszko, łatwe punkty. Ale ta ostatnia akcja Włocławia naprawdę precyzyjnie rozrysowana. Zawodnicy mieli okazję do zdobycia łatwych punktów i dłuższej końcowej Ante Delas. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę ten wynik 76-82 jest bardzo dobry i myślę, że jeden i drugi zespół mogli dzisiaj dużo tego poćwiczyć. Gratuluję i zespołowi z Włocławka, ale też gratuluję chłopakami z Torunia, który z takim krótkim składzie grali mniej więcej tak na teraz tylko 6 punktów różnicy. Myślę, że to jest bardzo dobry mecz.
8 zawodników miał w rotacji trener Dejan Michewski, przy czym oczywiście dwóch, czyli młody Ignacy Grochowski, no i Paweł Kreft, nie zapisali na swoim koncie żadnych punktów. Najskuteczniejszym w drużynie toruńskiej był Karol Gruszecki, który zdobył tych punktów 19, ale o tym za chwilę. Posłuchajmy, jak ten mecz podsumuje nam Dejan Michewski w rozmowie z Michałem Duszyńskim. Coach, if you had some questions about your team before this tournament now, have you got the answers? I mean, I'm getting answers every game. I'm getting more and more answers, but you know, the players are still coming, so all the answers we will have when the whole team will be here. But right now, I can't complain. I'm satisfied with how guys did. We played three tough games. These teams are all high-level teams. You know, and Nymburk and Steaua, they play Champions League. So it was tough for us, and we didn't have all guys, but those guys that were here, I believe that they did a great job. It was tough for them, but it was good. Coach, just one more question about the friendly game in London. Great event, and I think great opportunity to play against so good team. What do you think about that? Yeah, of course, always it's good to play against teams like this, because you get used to tough teams, about toughness, especially before the league. This is always good. I hope that we will have all guys here, because we know that Žalgiris, this is EuroLeague team. This is one of the top 16 teams in Europe. So it will be a tough game, but we will try to get the best out of it. Thank you, coach. Thank you. Szybciutko, drodzy Państwo, bo już dekoracja się rozpoczyna. Pytałem trenera o to przede wszystkim, czy jeżeli miał jakieś pytania przed tym turniejem, to czy teraz uzyskał te odpowiedzi. Trener mówi, że z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym treningiem tych odpowiedzi jest coraz więcej. To były trudne turnieje. Cały czas trzeba pamiętać, że graliśmy z bardzo mocnymi drużynami i cały czas też dochodzą do nas nowi zawodnicy. Nie jest jeszcze ten najmocniejszy polski cukier. Pytałem też trenera o ten mecz towarzyski w Londynie z Żalgirisem, o to, jak on zapatruje się na taki fajny mecz przeciwko takiemu mocnemu teamowi. Trener mówi o tym, że to jest wspaniała drużyna, najlepsza szesnastka drużyn Europy. To jest oczywiście wspaniała okazja, aby grać. Wiemy, jak to jest mocny przeciwnik, ale postaramy się zrobić, co w naszej mocy, aby dobrze się zaprezentować. No i liczę także, że zagramy już w tym najmocniejszym składzie. Tyle trener Dejan Michewski. My teraz wracamy do naszych komentatorów i na dekoracje. Trenerze, podsumowując, już abstrahując od tego meczu, który za nami, polskiego cukru z Nadzieją Włocławek, należy się cieszyć, że tego rodzaju turniej towarzyski jest organizowany w Toruniu. Fantastyczna hala, zagraniczne drużyny. W tym roku mieliśmy drużynę mistrza Czech i wicemistrza Rumunii. To słowa uznania dla organizatorów, że udaje im się podnosić prestiż tych zawodów i w tym okresie przygotowawczym możemy obserwować naprawdę basket na fajnym, wysokim poziomie. No ja myślę, że musimy się cieszyć, że naprawdę wszyscy, że jesteśmy w Toruniu, nie tylko basket i wszystkich innych dyscyplinach sportu i różne inne manifestacje, które się dzieją w Toruniu, i naprawdę muszą być szczęśliwi, że jesteśmy mieszkańcami tego miasta. To jeszcze krótko, trenerze, czy kibice polskiego cukru, albo nie, najpierw Anwil Włocławek, mogą optymistycznie patrzeć w ten sezon? Te mecze pokazały chyba, że naprawdę Anwil, dobrze, fajnie zbudowana drużyna, efektownie grający, widowiskowo. No Iwan Almeida to już jest też, może być zawodnik, który będzie wyróżniał się. Naprawdę mogą mieć nadzieję na dobry sezon kibice z Włocławka. No myślę, że jedna mała różnica tym, co Anwil rok temu, szkoda, że nie grał przynajmniej tam półfinał, bo myślę, że musieli grać ten półfinał, bo grali bardzo dobrą koszykówkę. Myślę, że nie wina trenera, a wina przede wszystkim nie wina, ale ta kontuzja jednego z głównych zawodników, których ma polskiej rotacji w tym sezonie, chyba coś takiego się nie stanie, bo jest dużo taka wielka polska rotacja polskich zawodników, także myślę, że jest dobry i ciekawy skład na ten sezon i że będzie podobny, na pewno wysoko na tablicy. A jeżeli chodzi o polski cukier, no czekamy na rozgrywającego, czekamy, aż dołączy do drużyny brązowy medalista afrobasketu, czyli Szczek Bocz, no i czekamy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o wicemistrzów Polski, bo apetyty po srebrnym medalu są w Toruniu spore. No, apetyty na pewno, nie można ze srebrnego wrócić na czwarte czy szóste miejsce, to nie wiem, także apetyty na pewno są, żeby znowu grać o medal przynajmniej i powtórzyć ewentualnie ten sukces. Nie można dużo komentować, póki nie będzie to pełny skład, bo wtedy zobaczymy, co jak to będzie wyglądało z tym naszym zespołem. Trenerze, serdecznie dziękuję. Dziękujemy również Państwu za uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o 15. edycję memoriału Wojtka Michniewicza. Żegnamy się z Państwem.
Elmedin Omanić i Łukasz Maleszewski. Do usłyszenia, do zobaczenia.